rezerwy Legionii przyjeżdżają do Nowego Dworu. No i tak naprawdę, jak już trener Świtu wspomniał, ta pierwsza bramka z pierwszej połowy, 10 minucie, troszeczkę ustawiła spotkanie. Trenerze, czy nie dało się coś inaczej ustawić, zagrać, zmodyfikować po tej bramce, żeby jednak stąd lepszy wynik wywieźć? No, zmodyfikowaliśmy po tej bramce. W zasadzie w drugiej połowie zmieniliśmy troszkę sposób pressingu. Myślę, że pierwszy mecz, dużo znaków zapytania. Dzisiaj wyszliśmy 8 młodzieżowcami, kilku debiutantów w trzeciej lidze, więc na pewno ta otoczka, trochę presja, pewnie gdzieś może troszkę takie nogi zwaty spowodowało, że ten początek wyglądał jak wyglądał, bo rzeczywiście żeśmy dali może nie tyle co stłamsić, co straciliśmy bardzo prostą bramkę, błąd indywidualny i trochę ustawił ten wynik, aczkolwiek jak mam przegrywać, to tylko na takich warunkach jestem dumny z postawy chłopaków, bo w zasadzie od tej 25-30 minuty myślę, przejęliśmy kontrolę, dążyliśmy do wyrównania. Wiadomo, Świt miał swoje sytuacje również, ale taki był bardzo piłkarski mecz. Myślę, że dla kibica fajny do oglądania. Oczekiwałem bardzo dobrej drużyny Świtu i tak było rzeczywiście, więc tym bardziej mimo wyniku cieszę się z postawy tych naszych młodych chłopaków, którzy jakby dopiero raczkują w piłce seniorskiej, a z każdą minutą nabierali głady. Myślę, że świetny dzisiaj mecz, taki jeśli chodzi o doświadczenie w całym procesie, bo przed nimi jeszcze spora droga w piłce nożnej. Mam nadzieję, że takimi meczami będą coraz przez swoje zdobywane doświadczenie coraz lepsi. Tak jest jakby cel tego zespołu. No właśnie, a teraz jeżeli chodzi o drugą i trzecią kolejkę, jak się na to nastawiacie? Czy ten skład, który tu Pan ma dostępny, to jest sami młodzieżowcy, czy coś, jak widzieć, ma Pan jakieś dyspozycje, że tak widzieć z jedynki, żeby ci zawodnicy mieli szansę i okazję grać u Was? Znaczy, dzisiaj pierwszy zespół ma, mówiąc oczywiście tak w przenośni, swoje problemy, bo są w pucharach i tych meczów mają na tyle dużo, że no, z całym szacunkiem do naszej pracy, ale muszą tam sobie poradzić i pewnie mocno wajcha będzie skierowana jakby w stronę pierwszego zespołu i mam takie przeczucie, że będziemy mocno operować tymi zawodnikami, których dzisiaj widzieliśmy, czyli 8-9 młodzieżowców w kadrze meczowej plus ewentualnie jakieś wzmocnienia z jedynki, ale mówię, jakby poradzimy sobie tym, co mamy, bo to są naprawdę świetni chłopcy, co dzisiaj pokazali. Ten mecz jakby pokazał mi, że nie mamy czego bać się i nie pękamy przed nikim. Teraz mamy Płock, później mamy Sulejówek. Jestem przekonany, że dzisiejsze doświadczenie ich zbuduje i złość sportowa, którą widziałem w szatni, bo mają takie poczucie, że nie zasłużyliśmy tutaj na porażkę, jakby będzie na tyle w nich pracowała, że to, co dzisiaj straciliśmy, to odrobimy w następnym meczu. Piłkę nam to dzisiaj odda, jestem przekonany. Widząc ich postawę, jestem spokojny. Praca. I w kolejnych kolejkach będą... Praca, jeszcze raz praca. Dziękuję. Jesteśmy w procesie i jakby nie zdejmiemy nogi z gazu. Dziękuję.